Dobry wieczór Państwu z Kutnowskiego Domu Kultury. Witam Państwa, Radosław Wąs w rozmowie dnia, a skoro Państwo widzą mnie, to zapewne będzie o kulturze słów kilka. Dzisiaj gościmy, chciałbym powiedzieć, że tylko Marcina Wyrostka, ale powiedziałbym nieprawdę, bo właściwie całą ekipę plus Marcin Wyrostek. Witam Cię serdecznie. Witam serdecznie, tak może to wytłumaczę, taka banda Marcina Wyrostka, czyli banda Wyrostków, jak to zawsze jest mówione w mediach. Rzeczywiście, ja dzisiaj tutaj występowałem z całym zespołem Tango Corazon i jeszcze byli nasi przyjaciele tancerze, może wymienię osoby dokładnie. Oczywiście, jak najbardziej. Cały ten zespół jakby dało radę. Tak, bo wcześniej widziałem, że już tutaj Ania tak. Stała, więc Ania Głogowska, Janek Kliment i Tomek Barański. Trio, można powiedzieć, naprawdę, które jest wystrzałowe. Marcin Jajkiewicz, nasz wokalista. No i cały skład Tango Corazon. Agnieszka Hasse, zaczynawszy od naszej gwiazdeczki i potem Piotr Zaufal, Mateusz Adamczyk, Krzysiu Nowakowski, Daniel Popiałkiewicz i ja. No właśnie, i ty, bo będę już mówił po imieniu. Posłuchaj, dziwny to projekt. Ja tutaj będę rozmawiał z tancerzami, ale chciałem cię zapytać o ten projekt. On się zrodził tylko w twojej głowie, czy ktoś ci gdzieś tam podsunął jakąś inspirację, jakiś pomysł? Projekt Corazon powstał już 10 lat temu. To już jest zespół, który istnieje 10 lat i to był nasz taki pomysł z Agnieszką, z naszą pianistką. Mieliśmy taki kiedyś, potrzeba była chwili, ja pracowałem chwilę w szkole muzycznej w Zabrzu i tam był taki koncert dla Helenki, dla takiej dziewczynki charytatywnej, no i na potrzeby tego koncertu stworzyliśmy zespół. I tam też było kilkoro nauczycieli z tamtej szkoły z Zabrza. No i to była pierwszy skład tego zespołu Tango Corazon. No i później ten skład ewoluował. Ja miałem też równolegle kwartet Koloriaż, który też wtedy jakby powstawał. I zrobiłem taką fuzję z osób, które były w Koloriaż, włączyłem do zespołu Corazon. Potem jeszcze w toku kolejnych wielu wydarzeń dołączył Marcin Jajkiewicz, nasz wokalista, Krzysiu Nowakowski, perkusjonista, który jest niezwykle szalonym człowiekiem. No i oczywiście tancerza Ania Głogowska. A za nią była taka fajna historia, że mieliśmy przypadkowo wspólny występ w takim jednym miejscu, gdzie Ania się spóźniła, po prostu gdzieś źle zjechała z autostrady z Tomkiem, a to poskutkowało tym, że byli półtorej godziny później. I my po naszym koncercie, bo już nie zdążyli na nasz koncert, mieliśmy okazję zobaczyć, jak oni tańczą, bo my musieliśmy się szybko złożyć z instrumentami, więc już tylko tańczyli do podkładu. Jak żeśmy zobaczyli, jak Ania tańczy z Jankiem na żywo, po prostu powiedzmy wow. Szczele wam opadły. Dokładnie. I jak już kolejne koncerty były planowane z tancerzami, bo żeśmy kiedyś mieli różne próby z różnymi osobami, które tańczyły, to od tego czasu, czyli to już można powiedzieć chyba w sumie od 5 lat, już tylko Ania. I więc ten skład już jest od 5 lat w tej formie i się nie zmienia, ewentualnie może się tylko powiększać, mam nadzieję. Tak, ja się właśnie zastanawiałem nad tym projektem, bo zdziwiło mnie to, jak to duża kompilacja. Właściwie mamy tak, i ta ostatnia niedziela wpleciona, mamy żywe bardzo kawałki, mamy gdzieś te tanga, mamy choreografię taką właśnie w wykonaniu no po prostu gwiazd. Więc jest to tak składa się z tak wielości elementów, tak bym to określił, a ty to jakoś połączyłeś naprawdę w super całość. Ja się nie dziwię tej wielości elementów, bo jak mówisz, że prawie 10 lat ten projekt już się toczył. Poza tym, jesteście chyba taką właśnie, no nazwałeś bandą wyrostków, ale niezwykle energiczną, niezwykle radosną. To się rzadko zdarza. Skąd wybierzecie tę siłę? Przede wszystkim z muzyki. Z tego, że zajmujemy się w życiu tym, co kochamy. No właśnie, wszyscy mówią o tej pasji. To jest prawda? Tak, powiedzenie słowa, na przykład jak ktoś mówi, a słowo praca w ogóle, na przykład na nagranie koncertu, mi się to zupełnie jedno z drugim nie wiąże. Chociaż rzeczywiście jest to związane z tym, że wyjeżdżamy przykładowo na koncert rano, gramy koncert, wracamy o 2-3 w nocy. Codziennie gdzieś próbujemy, ćwiczymy, więc rzeczywiście jest to nasze takie zajęcie, które polega na tym, że ileś godzin dziennie spędzamy czas muzycznie, ćwicząc, próbując, zdwaniając pewne rzeczy, organizując, ale rzeczywiście wynika to z tego, że to jest nasza pasja, że kochamy to, co robimy. Ja sobie nie wyobrażam siebie w jakiejś innej sytuacji życiowej, w jakimś innym miejscu niż to właśnie, w którym teraz jestem. I to jest naprawdę wielkie szczęście, które ja mogę realizować dzięki mojemu tacie i każdy z nas ma swoją historię, dzięki której jest właśnie teraz muzykiem.
jest artystą, wokalistą czy tancerzem. No i jesteśmy szczęśliwi. Wymaga to wiele, ale im więcej dajemy z siebie serca, wydaje mi się, to można jeszcze więcej osiągnąć. Można przeskoczyć pewne bariery, które wydawałyby się, które są nie do przeskoczenia. Macie ewidentną energię na to, żeby te bariery coraz wyższe przeskakiwać. Chciałem jeszcze nawiązać do akordeonu. Dla mnie to jest taki instrument, ja wiem, staroświecki, trochę taki przedwojnie gdzieś. Ty to odświeżasz, zupełnie to odświeżasz. Jak ty zacząłeś grać na tym akordeonie? Ty też miałeś takie o nim pojęcie, czy po prostu już ci wszedł w krew? A moje pojęcie było zerowe, jak mój tato zadecydował, na moje szczęście, jak się urodziłem, jak zobaczył moje rączki, jak miałem 1-2 dni, to powiedział, o, to będzie akordeonista, nie? I nawet nie brał pod uwagę tego, że mogę nie mieć przygotowanego słuchu. Tak zostało postanowione, że moja siostra będzie pianistką. No i rzeczywiście tak się zaczęło. Została też pianistką? Czy? Tak. No to już mieliście po prostu fatum. Więc tak to się zaczęło. I później pamiętam rzeczywiście szkoła muzyczna. Miałem takiego świetnego nauczyciela z Białorusi, Wiktora Oleszkiewicza, który w Jeleniej Górze, z którego pochodzę, wprowadził taką naprawdę rygorystyczną, wojskową szkołę akordeonową, klasę akordeonu. I my tam byliśmy naprawdę w takim mocnym reżimie trzymani. Ja spędzałem święta, wakacje, ferie, soboty, niedzielę w szkole muzycznej. Po 10-12 godzin mieliśmy zajęcia z panem Wiktorem i ja i moi też koledzy. I dzięki temu właśnie jakoś my żeśmy żyli w tym takim niszowym świecie, że ten akordeon naprawdę zawsze był dla nas fajny. Rzeczywiście wydawało mi się, że może być mało atrakcyjny dla kogoś innego, ale nigdy nie traktowałem ja jego tak z przymrużeniem oka, że jest biesiadny. Rzeczywiście ma tą swoją taką stronę, ale też każdy instrument. Skrzypce też są instrumentem, który jest używany na weselach, w górach, w różnych miejscach, gitara przy ognisku. Każdy instrument ma tą swoją twarz taką, myślę, ludową, ludyczną i tą taką twarz koncertową. Ja myślę, że akordeon właśnie teraz sobie tak wypracowuje tą swoją pozycję. No między innymi dzięki tobie, przyznajmy taką, tutaj od razu. Mam nadzieję, że mogę się do tego gdzieś troszeczkę dołożyć i ten instrument będzie coraz bardziej postrzegany właśnie atrakcyjnie i coraz więcej dzieci na przykład powie do taty, tato, ja chcę grać na akordeonie, nie? A były często sytuacje takie, że ktoś nie dostał, jakieś dziecko na przykład na fortepian, gitarę, skrzypce i różne instrumenty, to już na końcu było tak, wiesz co, masz słuch, no może jednak chcesz na akordeon, nie? A to dziecko, nie, mamo, ja nie chcę, ale to jest fajne, więc ja pamiętam, jak uczyłem wtedy w szkole, to pani dyrektor poprosiła, mówi, weź akordeon, coś zagraj, żebyś zachęcił to dziecko, żeby chciało na tym akordeonie grać. No i były takie sytuacje, wiadomo, że nie będzie to jakieś tam bardzo nagle poruszenie, że będzie inaczej, ale mam nadzieję, że dostałem sygnały, że jest bardzo często teraz tak, że dziecko przychodzi stricte, tato, ja chcę grać na akordeonie i to jest fajne. Że ten instrument naprawdę zaczyna być odkrywany na nowo. I to Astor Piazzolla, i tutaj muzyka współczesna, która jest komponowana przez wielu kompozytorów w różnych środowiskach u nas w Polsce i za granicą. I muzyka popowa, i muzyka jazzowa, i folk różny, taki etnofolk. Jest dużo ciekawych dróg, przez które ten instrument dociera do nas. Nawet wydaje mi się, że bardzo często są nawet nie zdajemy sprawy, kiedy ten akordeon słyszymy. W muzyce, nie wiem, w serialach telewizyjnych, w muzyce filmowej. No, ten instrument naprawdę teraz się bardzo często pojawia. Wystarczy się wsłuchać. Pokazuje teraz tak naprawdę. Tak. Wizualnie go widzimy, a słyszeliśmy go pewnie. Więc, bardzo ci dziękuję za... Jest w dobrym kierunku. Bardzo dobrym. Ja ci bardzo dziękuję za tę rozmowę. Nie życzę wam więcej ani tobie, ani twojemu zespołowi, ani tancerzom energii, bo ją macie. Wybuchniecie, jak będę wam życzył jeszcze więcej energii. Jedynie możemy sobie życzyć naprawdę tak świetnej atmosfery, tak świetnego klimatu, jak i tutaj w Kutnie, ta energia, która była z publiczności, osoby, które wszystkie tam śpiewały, gwizdały z nami i bawiły się fajnie, to jest dla nas największa radość, bo to, że spędzamy właśnie ten czas na próbach, ćwiczymy, te lata, które poświęciliśmy na to, żeby właśnie rozwijać się i doskonalić grę, to teraz właśnie jest największe dla nas szczęście, jeżeli widzimy, że publiczność chłonie to, bawi się dobrze na koncercie, czy przeżywa fajną emocję, jedna pani się rozpłakała, jak rozmawiałem z nią teraz tutaj podpisując płyty, więc naprawdę to jest największa dla nas nagroda i takiej publiczności jak tutaj w Kutnie my sobie tylko możemy życzyć. A my sobie życzymy takich artystów z takim powerem naprawdę coraz częściej, coraz więcej. Mam nadzieję, że jeszcze przyjedziecie do Kutna. Jasne, z wielką przyjemnością. Bardzo dziękuję i pozdrawiam wszystkich serdecznie.
Was tutaj, drodzy moi, chciałem zapytać o ten taniec. Jak wyglądały te przygotowania do tego projektu Marcina Wyrostka? Ja uważam, że to nie dziwne, ale idealne połączenie tancerzy z tangiem. Cieszymy się bardzo, że możemy tu tańczyć. Przepraszam, że się ośmielę, ale nie mogłoby się obyć to bez nas. To zdecydowanie. Chciałem też zapytać tak po kolei, jak zaczynały się wasze kariery, bo widzowie na pewno was kojarzą, ale gdybyśmy im przypomnieli, jakie były początki, a właściwie prapoczątki, czy w ogóle jeszcze je pamiętacie? No to byśmy tu do jutra byli, gdybyśmy mieli opowiadać o początkach. No nie, ja zacząłem jak miałem 17 lat i tak. I tak się zaczęło? Tak, i tak. Po prostu poszedłem sobie uczyć tańczyć. No, ile miałeś lat? 17, aha. No i tutaj Ania. Ja też dość późno, bo ja miałam 12, ale myślę, że wtedy, kiedy właśnie w tym momencie się zaczynało, to były jeszcze takie czasy, kiedy można było tak późno zacząć, ale też była inna w nas w związku z tym taka świadomość. I na przykład tak jak ty, Janek, masz 17 lat i miałeś 17, jak zaczynałeś, to teraz prawdopodobnie trenerzy w klubach by załamywali ręce i mówili, nie możesz, w ogóle iść do jakiejś tam grupy hobby. A wtedy właśnie, muszę powiedzieć, było to od razu z taką prawdą, że wiedział, co chciał i naprawdę była desperacja. Ale chcę wrócić do tego pana pytania wcześniej, jak się przygotowywaliśmy do tego projektu z Marcinem Wyrostkiem. Bo to jest tak, że każdy z nas jest generalnie, tak jak tu we troje jesteśmy, ale i Marcin, i wszyscy muzycy, jesteśmy pasjonatami, po prostu kochamy to, co robimy. I przez zupełny przypadek to się zaczęło od ciebie, prawda? Bo Marcin Wyrostek potrzebował, ktoś mu odmówił, jakaś grupa taneczna, na całe szczęście. Pozdrawiamy tę grupę. Na całe nasze szczęście ich on mówił i w ostatniej chwili zadzwonił do mnie i zapytał, czy mogę i tak dalej. I tak się cieszyłam, bo Tomek właśnie wtedy ze mną taką choreografię stworzył, o Jezu, od której się wszystko zaczęło i nagle okazało się, że to zagrało, a choreografia jest właśnie o życiu, tak jak jego muzyka, tak jak te emocje. I wiecie co, jeszcze tak strasznie dziękuję kutnowskiej publiczności za to dzisiejsze przyjęcie. Czuli wszyscy od razu taki luz, pozdrawialiśmy się wzajemnie na scenie, czuliśmy się jak po prostu członkowie waszej rodziny. Nas to tak niesie, dziękujemy publiczność nam państwu. Daje energię, że miło, że mogliśmy tutaj zatańczyć, naprawdę. Słychać w waszym głosie wielką radość i pasję, czy tak jest na co dzień? I właściwie co was nakręca, ten taniec, czy to co ma się wydarzyć dopiero, tak jak ten projekt, z którym wyszedł tutaj Marcin Wyrostek? No nie, no, nakręca nas to, że możemy robić, jak powiedziała Ania, swoją pasję i ta pasja wam dawa radość, a to tak naprawdę jest ciężka praca, ale tak nie czujemy, że aż tak pracujemy, bo widzimy, że coś damy i ono to wraca z powrotem od tych ludzi, ten uśmiech. Inaczej, jak się coś robi sercem. To idzie. Mamy szczęście, chłopaki, bo naprawdę jest wielu naszych kolegów tancerzy, którzy nie mieli tego szczęścia spotkać na przykład na swojej drodze Marcina Wyrostka, nie mieli okazji zatańczyć na parkiecie Tańca z Gwiazdami, nie mieli okazji po prostu się dać poznać między innymi takiej super publiczności, więc my jesteśmy szczęściarzami i to wszystko, co nas tutaj właśnie spotyka, to jest taka nakręcająca się machina i jest Nakręcamy się każdego dnia, bo my chyba jesteśmy tacy, że ciągle szukamy, ciągle czegoś nowego, chcemy jeszcze się rozwijać. Nasze życie w różnych kierunkach nas prowadzi i ten taniec za każdym razem jest inny. I to jest fajne, że często za każdym razem co innego przekazujemy. Gdyby, proszę państwa, był drugi koncert, za godzinę na przykład, zatańczylibyśmy chyba, nie to, że dalibyśmy radę, zatańczylibyśmy z inną w ogóle energią i prawdopodobnie Marcin Wyrostek zmieniłby nam jak zwykle utwór i aranż. To jest zuch, on nam po prostu robi tyle psikusów, ciągle się coś dzieje i właśnie dzięki temu też to żyje. Ja właśnie czuję taką ogromną energię między wami. A słuchajcie, czy wy się kłócicie czasami, jak coś nie wyjdzie? Ale jak się godzimy. Ale jak ja Janka rzucałam butami, Boże. Taki jest niedobry? Tak nieporadnie tańczy? Jest bardzo dobry, to ja jestem taka ogromna. Nie żartujemy. Nie, wszystko jest... Nie, do czasami jesteście zmęczeni, a na zmęczeniu to po prostu się zdarza takie rzeczy. Ale to nigdy nie jest... Ale to jest wszystko w takich ramach, że jest wszystko... Już jesteśmy w tym zawodzie trochę długo. Rozumiemy się naprawdę bardzo dobrze. Tak, już się znamy. Jesteśmy zahartowani, więc każdy z nas kiedyś tam wcześniej trenował z jakimiś innymi biednymi partnerami, z którymi się też właśnie hartowaliśmy. Nie, taniec to jest pasja, energia i
nie można tego zrobić na grzecznie i tak na spokojnie. Czasami trzeba się po prostu z tej energii wykrzyczeć. No. Albo butami wyrzucić. A potem komunikować. Słuchajcie, ja wam bardzo dziękuję. Naprawdę jesteście, słychać właściwie w waszej tutaj w rozmowie ze mną taką ogromną energię, taką jakąś radość, dzikość właściwie, ale myślę, że to jest fajne. I to tak naprawdę kutnowska publiczność miała szczęście, że was dzisiaj mogła zobaczyć. No, my dziękujemy za zaproszenie. Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy. Możemy dać co tydzień tutaj. Także drodzy Państwo, my również zapraszamy raz jeszcze, proszę nie tylko w Kutnie, ale śledzić losy całej tej grupy naszej tanecznej. Dziękuję wam bardzo. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.